Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzisiaj z Mirosławem postaramy się wyjaśnić sprawę przejścia dla pieszych. Otóż tu poprosiłem pana Mirosława, żeby przedstawił ten temat. To jest nasz rodzimy rajdowiec, weteran, znawca tematu. Dogłębnie poznał ten temat, więc myślę, że w końcu rozwijemy dylematy związane z przejściem. Przejeżdżania przez przejście, przechodzenia przez przejście i tego typu sprawy związane z tym. No, panie Mirosławie, jak jest z tym przejściem? No z przejściem jest ok, ale pozwól, że jeszcze przypomnę, to jest Robert Wierzaj, to jest prawda, też zasłużony dla motoryzacji kiedyś. Zawodnik kartingowy, kiedyś. Technikum mechanicznego w Suwałkach, mówi, niejedną WS-kę objeździł, a teraz również ma warsztat samochodowy, także jak to się mówi, we dwójkę coś tam kumamy z tych tematów motoryzacyjnych, zobaczymy jak nam to wyjdzie. I zajmijmy się najpierw oczywiście przejściem dla pieszych i pieszymi, bo to jest bardzo ważne, o akurat rower pojechał i tu wolno przejeżdżać. Ale jeśli chodzi o pieszego, ustawa o ruchu drogowym 97 rok i znowelizowana w tamtym roku. Złapałem od razu taką nowelizację i dlatego konkretnie przeczytam, że kierujący pojazdem zbliżając się dla przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącymi na tym przejściu. I tak mówi czysty przepis. Natomiast jaka jest praktyka, to sami wiecie. Robert, powiedz, jaka jest praktyka. No, drodzy państwo, praktyka oczyma kierowcy to jest zatrważająca, bo ja jestem i kierowcą, i pieszym, i rowerzystą, i osobą doświadczoną. I mi w życiu zdarzyło się, że potrącił mnie jako dziecko dwa razy samochód i ja rozumiem, co to znaczy przejście drogowe i samochód. I ta konfrontacja zawsze jest skazana na niepowodzenie i bardzo bolesne potem perturbacje z tym związane. Więc zanim wyjdę na przejście, to bez względu, czy mam przejście, czy jest światło zielone, czy mogę tam przejść, czy nie mogę, ja zawsze bardzo ostrożnie oglądam się i tak jak przepis mówi, w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i potem jeszcze raz w prawo, jeszcze raz w lewo, bo wiem, że to boli. Natomiast praktyka jest taka, bo wszyscy wiemy, że często gęsto w telefon zapatrzeni wchodzimy na te przejście. I ja wiem, że często mamy pierwszeństwo, ale powiem, ból i połamane kończyny, one nie zrekompensują później inaczej, nie wytłumaczą tego, że mieliśmy. Po prostu będziemy mieli dolegliwości ruchowe i nic z tego nie zmieni już nigdy. Tak zostanie, więc w moim odczuciu no to naprawdę trzeba do tego tematu podchodzić z trwogą, za każdym razem przychodząc przez przejście. I tutaj Mirek pewnie zgodzi się ze mną. Zgadzam się z tobą absolutnie i podkreślam, prawda, to, że przepis tak mówi, to nie znaczy, że możecie na te przejście od razu z buta i poszedł. No niestety, samochód ma drogę hamowania, musicie powiedzieć, że gdzieś z boku wyskoczycie za jakiegoś, prawda, pojemnika na śmieci, prawda, czy też co się zdarzają, czy zasłony jakieś i wtedy niestety no, dochodzi do tej kolizji. Macie pierwszeństwo, ale przepis mówi wtedy wchodzącemu. Co to znaczy wchodzącemu? Wasz zamiar musi być sygnalizowany dla kierowcy. Czyli istnieje nadal to pojęcie wtargnięcia. Wtargnięcie pieszego na przejście dla pieszych to skutkuje tym jego winą, nie? Ale żeby tego wszystko uniknąć, to pamiętajcie, zasygnalizujcie kierowcy w sposób spokojny, że wchodzicie. Bo jeżeli będziecie stali od przejścia z boku metr, półtora i kręcić się tam i rozmawiać przez telefon, to rozumiem, że kierowca dostaje sygnał, że nie pójdziecie. A jeżeli stoicie na przejściu i nogę podnosicie, no to jest sygnał dla kierowcy stop, bo pójdziecie. Tak myślimy, nie? No ale to już jeśli chodzi o pieszego, a teraz o przejścia dla pieszych. Czyli gdzie wolno przejechać rowerem, przejazdy rowerowe, przez które przejścia dla pieszych wolno przejechać rowery, a przez które absolutnie trzeba zejść z rowerem. Temat bardzo aktualny, bardzo modny. Radni się nim zajęli. Też chcą umieszczać napisy przed przejściem, gdzie nie wolno przejeżdżać rowerem, zejść z roweru i to jest słuszna inicjatywa. I my w ramach tej inicjatywy też chcemy wam rozsądzić trochę, jakie znaki pozwalają wam przejechać rowerem, hulejnogą, prawda, a gdzie trzeba rower, hulejnogę przeprowadzić i
co to jest rower, co to jest hulajnoga i tak dalej. No, Robert, zajmij się od razu. I teraz, drogi Mirku, tutaj mamy jedno z przejść, tak, oznaczone i tutaj możemy co? No, tutaj możemy oczywiście przejechać rowerem, prawda, tym też, że sygnalizuje. Nie wtargnąć, bo proszę bardzo, jadą samochody, jak szybko wjedziecie, samochód się nie zatrzyma, czyli też zwolnić, zmniejszyć prędkość. Najlepiej, żeby były tu progi zwalniające dla tych, którzy, że tak powiem, nie odczuwają tej potrzeby i wolniutko sobie przejechać na przykład na drugą stronę. Wolno też po tym przejściu przejechać na hulajnodze, ale z prędkością pieszego. Czyli nie wolno na to przejście wpadać. No tak, zaraz Państwu pokażemy, mamy tu rekwizyty, tak? Dwa udało się zdobyć. Jeden to jest hulajnoga elektryczna, druga to jest rower z silnikiem spalinowym. Może być też i bezspalinowego, ma dwie alternatywy, tak? A to później wykorzystamy, żeby powiedzieć, co można na to. Może ja wezmę mikrofon, a ty tą spalinówkę weź odpal i przejedź tym rowerem. Zobaczymy, czy oni się zatrzymają, mówi na przejściu. No boję się zatrzymać. No ale spróbuj, no bo to jest przejazd rowerowy. No i teraz jedzie nauka jazdy i... elegancko prezentujemy. No i Mirku, tu mamy 150 metrów dalej, kolejne przejście i tu już jest inny znak. I może teraz o tym innym znaku i co w tej sytuacji, kiedy go widzimy. Inny, lecz podobny. I dlatego zbliżając się do przejścia dla pieszych, jeśli nie mamy obcykanego, prawda, przejazdu, no bo wiadomo, jak jedziemy tam sobie z domu czy tak dalej, no to już wiemy, jakie są te znaki i jakie są prawa pierwszeństwa, to pamiętajmy, jeśli jest tylko sylwetka pieszego, tak jak w tym wypadku, nie wolno nam tu przejeżdżać ani rowerem, ani hulajnogą. To jest właśnie, tu trzeba hasło wymalować. Zejdź z roweru i wtedy będziesz korzystał z prawa tego pierwszeństwa pieszego. Bo to nie znaczy na przejściu, że tylko pieszy ma pierwszeństwo. Ma również pieszy, który prowadzi rower, motocykl, hulajnogę. On ma wtedy pierwszeństwo na tym przejściu. I druga sprawa. Mamy tu definicję hulajnogi. Hulajnoga, mówi definicja, to jest pojazd, którym może jechać tylko kierujący. Proszę Państwa, mnożą się u nas mnóstwo przypadków, że jadą jakieś dwie dziewczynki, chłopak z dziewczyną. Absolutnie, absolutnie. Każdy radiowóz, który powinien przyjeżdżać, to powinien ich zgonić. A przynajmniej użyć swojej tuby głośnikowej. Zejdź z hulajnogi. No i teraz pokażemy. Pokażemy, że ja biorę hulajnogę, Robert weźmie rower i... No to ruszamy. Drodzy Państwo, taka konkluzja najważniejsza, 51-latka, bo tyle ja mam lat. Nie mamy szans z pojazdami silnikowymi, samochodami, motorami. Piesi zawsze będą stali po stronie przegranej i tutaj nic nie zastąpi rozumu. I Mireczku, powiedz coś. No koniecznie, prawda. Ja mam 20 lat więcej, prawda, więc no, pewna różnica doświadczeń, ale w służbie motoryzacji hasło ciągle aktualne. Myśl i przewiduj, nie jesteś sam na drodze. Dotyczy to i pieszych rowerzystów, i przede wszystkim również kierowców, motocyklistów. Także bardzo, jeżeli Wam się trochę ten program spodoba, jeżeli jakieś drobne te wyjaśnienia, które tutaj staliśmy, będą Wam pasowały, no to będziemy starali się zajmować się następnymi tematami. Projektowaniem przejść, żeby kierowcy busów mieli też szansę zobaczyć rowerzystę, kiedy skręcają w prawo. Mirku, muszę Cię powstrzymać. Dość! I tym miłym akcentem. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.